Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie partię graną w Łazach w 2013 roku. 5,5 roku temu, całkiem niedawno. Moim przeciwnikiem był bardzo zdolny junior miejscowy, znaczy miejscowy z województwa pomorskiego, Kacper Karwowski, który grał białymi. Turniej był organizowany w 6. memoriale profesora Guzińskiego. E4, C5, skoczek F3, G6. G6 to nie ten pion. Kto mi go tu przestawił? G6. D4, CD4, skoczek D4, goniec G7. Czarne grają system smoczy. Przyspieszony, a biały goniec E2. Bardzo kąśliwy wariant, bardzo często grany przez Anatola Karpowa w latach 70., w których on zdobywał przewagę, ogrywał przeciwników przyjmą gry. Tu nie ma takiej mechanicznej gry, że się gra H4, H5, wymienia goniec H6, wymienia hetman H6 i daje się mata. Daje się mata. Skoczek C6. I skoczek B3. Oto jest istota. I bardzo ważne jest, że nie ma skoczka na C3. Gdyby był skoczek na C3, czarne mogłyby tego skoczka zbić. Skoczek F6 atakuje piona. Skoczek C3 broni piona. Roszada. Roszada. Jeżeli teraz weźmiemy strzałki i policzymy, się okaże, że białe kontrolują pole D5 razy 3. A czarne tylko 2. Nie można zagrać D5. Trzeba zagrać D6. Goniec G5. Jeden z dwóch wariantów. Goniec idzie na G5 albo idzie na E3. Idzie też na E3. Goniec G5. Goniec E6. Plan czarnych polega na tym, żeby szybko ustawić skoczka na C4. Król H1 daje dodatkową możliwość. Wieża C8. Wielki znawca tego wariantu, Sergiusz Tywiakow, jak samo nazwisko wskazuje, wielokrotny mistrz Holandii i specjalista od obrony holenderskiej z wariantem hetman D6, grywał A5, A4. Trzeba powiedzieć, że przez ostatnich kilkanaście lat właśnie Tywiakow pchał przyspieszony smoczy do przodu. Równie dobrym posunięciem jest wieża C8, a jeżeli jest równie dobrym, to czemu go nie zagrać? F4, skoczek A5. Dowcip polega na tym, że kiedy pion dojdzie do F5, goniec musi skoczyć na C4. Tak właśnie w tej partii było. F5, goniec C4, ponieważ goniec strzela na gońca. A przy okazji strzela na wieżę, więc strzela i na gońca, i na wieżę, więc nie mogą się uniknąć wymiany. A tu są puszczone czarne pola. Goniec D3. Bardzo sprytne posunięcie. Białe zgadzają się na wymianę, ale na swoich warunkach. Teraz wielki znawca systemu smoczego, nieżyjący już, arcymistrz Antoni Miles przeciwko wybitnemu szachiście duńskiemu Bentowi Larsenowi, zapomnianemu już trochę, grał B5, hetman D2, B4, wygonił skoczka i uderzył D5 w centrum. Skoczek władował się na E4 i Miles to wygrał. Wygrał to z Larsenem, a trzeba powiedzieć, że Larsen też grywał to białymi. Zdecydowałem się na wymianę gońców i na zdwojenie pionów. I skoczek B3. AB3, A6. Zamykamy drogę wieży, która weszła do gry, nie wykonując posunięcia. Trzeba powiedzieć,
że słabości tych pionków nie jest czarnym łatwo wykorzystać, bo nie mogą jej atakować od frontu. Z kolei jeden pion w centrum więcej daje białym równe szanse, a czarne nawet trochę lepsze w centrum, mają ruchome, a przeciwdziałana jest. Także widzimy, że czarne mają problem z wykorzystaniem słabości tych pionów. Jest normalna walka, walka pozycyjna, roszady w tę stronę. Gramy, kto gra lepiej. Kasym Dżanow, taki niezły zawodnik z Uzbekistanu, grał w tej pozycji hetman E2. Mój przeciwnik zagrał od razu D4. To aż korci, żeby strzelić jakoś, ale to tylko wyrówna przeciwnikowi piony, więc to nie byłoby dobre. Miło szaleć, kiedy czas po temu, mówił poeta, a tu jeszcze nie czas. Skoczek odszedł na D7. Skoczek na D7, nacisk, otwieramy gońca. Oczywiście cały czas musimy uważać na punkcie E7. Przeciwnik uważa. Proponujemy mu remis, ale to był młody zawodnik. Oni tam, jak robili te turnieje w Łazach, żył wtedy jeszcze fantastyczny arcymistrz Małaniuk i on ich tam mieli wcześniej zgłoszenia, on ich przygotowywał i tłukli na tych przyjezdnych rankingi, byli świetnie przygotowani debiutowo, nabijali sobie elo. No to mu proponujemy remis, a on nie chce. FG6. I teraz którym pionem zbić? Normalnie bijemy do centrum, ale tu grozi atak na króla. Jak wymienimy wieżę, nie będzie ataku na króla. Hetman G4. No, hetman chce się władować na E6. To jest takie słabe pulko E6. Nie ma wyboru, trzeba koniem iść na F6. Przykryć punkt E7. Młody zawodnik widział szacha. Król uciekł do narożnika i mógł teraz grać skoczek D5, po czym po skoczek D5 pozycja byłaby równa i walka byłaby przed nami. Ruch E5 jest korzystny dla czarnych. To jest przykład, jak zbyt szybko białe chcą uzyskać przewagę z niczego. Tutaj wieża nie gra, a czarne wieże mniej więcej nieźle stoją. DE5, DE5 i wtrącone posunięcie wieża C6. Prawdopodobnie tego posunięcia mój młody przeciwnik nie zauważył. Liczył tylko odejścia skoczkiem. Wtrącone posunięcia są bardzo nieprzyjemne, są niewidoczne. I proszę bardzo. Dokąd idziemy konisiem? Oczywiście ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja żartuję, że jak się pytam, dokąd idziemy konisiem, to tym konisiem zwykle nie idziemy, ale tym razem rzeczywiście konisiem idziemy na G8. Król zwolnił pole, skoczek stoi dobrze. Skoczek broni piona, broni punktu H6, zupełnie przyzwoicie stoi. Teraz białe mogą grać goniec F4, ale czarne od razu szły w kontrę. I jak widzimy, teraz pionki B2, B3 są słabe. Skoczek zdąży wejść do gry. Białe zagrały wieża FE1. No, obroniły piona. Ale tu ja mówię, że jeżeli goniec atakuje piona, czyli lekka figura, lekka jak to woli, a figura ciężka, wieża, jak to, tu niektórzy tłumaczą, oj, zeza miałem, niektórzy tłumaczą, że to są figury większościowe, a te mniejszościowe, tak niektórzy tłumaczą, to w drugim miejscu szachownicy będziemy mieli przewagę jakości.
Wieża F5. Od razu wieża idzie na F5. Proszę bardzo. Wieża F5 napadła tu. Napadła tu. Jak tego bronić? Kontratak. Wieża AD1. Bardzo sprytny. Wieża wchodzi do gry i kontratakuje. No ale jak bronić piona? Hetman F8. I tu. Z kolei czarne namierzyły się na szacha. To przykuwa obie białe wieże do linii pierwszej. Słabość pierwszej linii. Król w siatce matowej. Hetman H4. Ruch czarnych. Łacińska dewiza festyna lente mówi spieś się powoli. Napadamy jeszcze raz na pionka. Jeszcze raz na pionka. Pozycja białych jest trudna. Przedłużałyby walkę, gdyby zagrały goniec E3, wieża F5, wieża E1. Ale rekompensaty za piona nie ma. W dodatku jednak to jest pewna słabość te piony, a tu jest wolny pion w centrum. Białe by wygrały. W tekście białe zagrały skoczkiem na D5. Kombinuj jak Piotr Kaczorowski, mistrz świata KCA o rankingu 3333. Tu widzimy, że białe napadły tu i tu i tu i tu. My się białych nie boimy. Wieża EE5. Nie można bić, bo bijemy. Nie można bić, bo bijemy. Nie można bić, bo dajemy szacha i zabieramy hetmanka. To co białe mogą? Skoczek odszedł na F4. Czarne mają piona więcej, ale pozycję mają ciężko. Tu chcę zwrócić uwagę, że moment nieuwagi i koniś zbije pionka, zrobi szach szech. Jak mawiał mistrz piechota, mój trener klubowy, szachmat i dama stracona. Ale widzimy, gramy hetman F7. Jak mamy piona więcej, musimy skonsolidować pozycję. Bronimy wieży, stoimy na skoczku, bronimy piona E7, bo goniec nie może bić na E7, bo bije w drugą stronę. Białe biją na E5. Goniec bije na E5. I teraz jest problem ze skoczkiem i jest problem z punktem F1. Wieża idzie na F1. Mamy piona więcej. No tak, mamy piona więcej. Upraszczamy pozycję. I teraz jest problem. I teraz jest problem. Nie można bić wieżą. A dlaczego nie można bić wieżą? No, trzeba wymienić hetmany.
A taką pozycję to się wygrywa naprawdę bardzo, bardzo lekko. Goniec bije w 4 i jak grom z jasnego nieba. Widły. Widły, czyli pion, uderza na 2 figury. Goniec jest związany. Hetman rentgenem strzela na wieżę z matem. Ale jak ktoś tu dojrzy, może zauważyć, że wezmę niebieską strzałkę, że wieża strzela rentgenem w hetmana. I białe zagrały goniec e5 i prawdopodobnie myślały, że wygrywają. Ale ponieważ wisi tu i wisi tu, wieża niespodziewanie zbiła gońca. I co teraz? Wisi hetman, wisi mat. Bez konika i bez piona. Białe zrobiły jeszcze jedną sztuczkę, którego czarne nie przewidziały. Ale co to ma do rzeczy? Czarne grają prosto. Wymieniają hetmany. Wpadają wieżą na 2. I proszę bardzo, kto widzi, jak to się wygrywa najszybciej? Kto widzi? Myślimy chwilę. Najszybciej się wygrywa, jak się zlikwiduje kontrę przeciwnika. No, trzeba oczywiście prowadzić piona, ale kontrę przeciwnika likwidujemy tak. Tiu. I tiu. Król nie może przyjść do wieży. Król został odcięty. Mimo wszystko przyszedł na F1. Wieża dała szacha. Król G1. Wieża napadła na piona. Jedyny sposób. Koniś napadł na wieżę. Wieża na piona. I wieża, to można było forsownie policzyć. I po tym posunięciu mój dzielny przeciwnik poddał się. Nie chciał walczyć. Dlaczego? No bo jak zbije wieżę, konik zrobi tak zwane widełki tu. Król podejdzie, a koniś jeszcze będzie te piony gonił. Będzie jeszcze te piony gonił. I z konisiem dwoma pionami więcej to się wygrywa lekutko. Tym bardziej, że dwa piony chcą zrobić fru. Ten chce zrobić fru i ten chce zrobić fru. Zwracam uwagę jeszcze raz, że w tej pozycji, no już tu po kombinacji, wieża wchodzi na drugą linię, biała wieża jest zdeprysowana, skoczek podchodzi, tu król nie może iść na E1, bo straci piona, wieża atakuje piona, skoczek atakuje wieżę i tu wpada na pole. Jak to skoczek? O tu. Tu. I po następnym ruchu wieża E1, wieża C1, wymieniamy wieżę. Nie bawimy się, nie kombinujemy. Wymieniamy wieżę, bo król ze skoczkiem lekko wygra z królem. Nie bawimy się. Bardzo ciekawa partia, mająca również znaczenie dla gry w tym wariancie. Dziękuję wszystkim za uwagę i zachęcam do podziwiania tej partii. Podziwianie tej partii polega na tym, że się naciska kciuk w górę, a tych, których zdenerwowało,
Moje samochwalstwo i bufonada to dają kciuka w dół. Jeszcze raz zachęcam i dziękuję za uwagę.